Nowy podcast w sport.pl, trochę o sporcie. Ja się nazywam Dawid Szymczak. Dzisiaj moim gościem jest Marcin Grzeczułka, czyli człowiek, który kiedyś zaniósł piłkę do ośrodka poprawczego i zobaczył, że może to być forma resocjalizacji. Porozmawiamy, właśnie, trochę o sporcie, a trochę o tym, jak walczy się o życie młodych ludzi, którzy po drodze nieco zbłądzili. Marcin, tak sobie. E Dzisiaj pomyślałem, jak się szykowałem do tej rozmowy, przypomniałem sobie te czasy, jak ja miałem te 8, 9 czy 10 lat i, i mieliśmy taki mały klubik i, i jak było na ławce rezerwowych wtedy. Ja tam niekiedy siedziałem i sobie myślę tak. Jeden siedział w kącie gdzieś tam przy samym brzegu i płakał, bo od trzech meczów nie wszedł na boisko, trener go nie wpuścił. Inny płacze, bo dopiero zszedł z boiska, a chciał grać do końca, bo wszyscy patrzą, bo, bo kibice i tak dalej. Ktoś tam, oczy zaszklone, bo ktoś go kopnął przed chwilą, nadepnął ból. Ale jest dwóch, trzech takich, którzy, którym może tak nie zależy, oni już się przyzwyczaili, że siedzą na ławce rezerwowych, nie mają z tym problemu i jakby żartują i w ogóle zadomowili się, się na tej ławce. A ty prowadzisz fundację z ławki rezerwowych, która... Jest jakąś w ogóle metaforą życia, czyli porównujecie boisko do życia, ławkę rezerwowych do jakiejś takiej bocznicy, do. no właśnie, do poprawczaka, bo tam pracujesz. Skąd w ogóle pomysł, żeby, żeby połączyć jedno z drugim? Przecież te światy to tak dosyć daleko od siebie. No, ja akurat nazwy nie wymyśliłem, bo wymyślił Jacek Pawlak, który, który stworzył hasło. Generalnie na początku to wymyślałem, kurczę, takie hasło mówię z ławki rezerwowych czono pasuje, ale za chwilę gdzieś y, jakieś stare emocje się odezwały. Gdzieś też y, ta piłka nożna, On też, też piłka. moja. Y, tak, też, też, ta, y, też ja byłem też y, czasami na tej ławce rezerwowych i, i, i mówię, kurczę, to jest genialne, no bo właśnie to jest ten, to, to się przekłada, tak, że każdy z nas ma, ma ten mecz do rozegrania, ale czasami jesteśmy na tej ławce rezerwowej, gdzieś, gdzie są jakieś trudy życia i gdzieś na tej ławce jesteśmy i, no i trzeba gdzieś z tej ławki zejść, to czasami właśnie ktoś poda tą pomocną dłoni no i wtedy możemy być w innym miejscu, tak, bo kwestia, czy jesteśmy gotowi i, no i tak to się zawiązało w sumie. Ale ty byłeś byłym piłkarzem, czyli w ogóle tobie ta tematyka, bo co to było? OKS Otwock, tak? tak? Kresu... Która liga? Oj, wtedy to trzecia liga, tak. A pozycja?

tak, tak, tak. No to, to, to piękne czasy. no Też, też marzenie moim było zostać piłkarzem, więc gdzieś tam tego sportu dotknąłem. Poznałem tą, ten zapach tej, tej szatni. No ale jakby tutaj, ja nie planowałem tego, że ja będę tutaj, nie wiem, pracował w Słońsku dla nieletnich. Później ta moja droga, gdzieś tam no, już łapałem lata, więc, więc jakby nie poszedłem tą drogą piłki nożnej zawodowej, więc coś trzeba było robić i w wieku 21 lat otworzyłem restaurację i. I gdzieś ją prowadziłem przez 12 lat, więc jakby o, można powiedzieć, że no, fundację prowadzę od dwóch lat, więc to, to, to jakby można powiedzieć świeża sprawa. Tak, ale nie planowałem tego. No, bo trafiłem do schroniska dla nieletnich yy, na Lipowczanach. Ale gdzie... jak się tam trafia? No ja akurat trafiłem tak, że gdzieś szedłem drogą wiary, więc więc gdzieś mówiliśmy o Bogu, o, o po prostu jakimś rozwiązaniu, jakimś dawaniu nadziei, więc jakby tutaj poszedłem ze wspólnoty takiej chrześcijańskiej, gdzie też gdzieś tam namawiano mnie, bo mówi, pójdziemy pograć w siatkówkę, ja mówię, no, słuchajcie, a w siatkówkę nie gram, z tym jakby piłka nożna to tak, no ale w końcu jakiś zorganizowali mecz i przy okazji gdzieś tam mnie w to wciągnęli i, i, i w zasadzie dowiedzieli się, że jestem trenerem piłki nożnej, więc, więc jakby a no to tak, zrobiłeś normalne tak? trenerski, Tak, tak. tak. Czy, zro, czy zrobię po prostu trening? No i okazało się, że zrobiłem ten trening. Ja sam poczułem się bardzo dobrze tam i tak od treningu do treningu. No i później, że tak powiem, też stworzyliśmy tam, można powiedzieć, drużynę piłkarską. Tak? Ja pamiętam, że bo my się spotkaliśmy ponad pół roku temu i, i trochę już o tym wszystkim rozmawialiśmy, wtedy mi opowiadałeś w ogóle jakieś historie o, o tym poprawczaku, że dzieci planują jechać vanem na euro do. Na euro, które miało być, ale, ale pandemia je odwołała, przesunęła za rok? Jedziecie za rok w ogóle? No tak, oczywiście chcielibyśmy to tak, jakby, no, byliśmy mocno rozpędzeni, więc kupiliśmy vana, zaczynamy go robić teraz. Czyli no, van no. już był, to już jest? Jest, już tak, jest już, jest już kupiony, już, już, że tak powiem, jest u lekarza, czyli u mechanika, no i powolutku tam go składamy, no bo wiadomo, że. Yy, Trochę kilometrów jest do przejechania, więc trzeba go do, odpowiednio y, przystosować. No wiadomo, że to dzieci, więc to musi być bezpiecznie No i będziemy działać dalej. No bo to jest wszystko po to, żeby dzieci, te które y, są tam, miały cel, tak? I uczyły się jakiejś organizacji. Chcemy, chcemy dla nich robić wielkie rzeczy, tak? Chcemy, żeby odzyskiwali godność, tak? Chcemy im dać zamian, no gdzieś tam, jak młodego chłopca, gdzieś gdzie nie ma tych rodziców, albo mama sama go wychowuje, no to wiadomo, że gdzieś tam wciąga ulica, tak? Jak gdzieś jeszcze ma trochę tego charakteru, no to, no to, co, no albo, albo gdzieś tam jest na ulicy, albo gdzieś, no coś robi. Z reguły chłop, młody chłopiec co robi? No gdzieś może pójść w sport, powiedzmy, tak? Czy, czy, jakoś otworzyć swoją pasję. No to jest wielka rzecz, tak? Oni, oni nie wiedzą jeszcze jak to się wydarzy, ale dla, ale to ich pobudza, tak? Do tego, żeby w tym projekcie być, żeby być jakąś częścią tego i kurczę, no możemy faktycznie, będziemy mogli tym vanem wyjechać, tak? Najpierw był jakiś pomysł, później gdzieś zbiórka. No ty mi mówiłeś, jak oni się w ogóle na to zapalili, bo ktoś, ktoś pomyśli, a czemu vanem na, na euro? Czemu nie samolotem? Czemu nie pociągiem? Czemu nie osobówką? Czemu czem vanem? No bo no, no, vanem, no dlatego, że jest ich więcej, tak, więc, no. więc jakby, no... Ale wiadomo, no to to osobowy... czemu nie? no możemy wynająć vana, no, zapłacimy trochę pieniędzy, no. no... już nie pamiętam, ale ktoś tam od no, słowa nie. do słowa, że, no, no jakby, no ja, no ja też jestem takim inspiratorem trochę, żeby, żeby zrobić zro wielkie rzeczy, żeby oni to zapamiętali gdzieś tam w życiu, żeby zobaczyli, że z sytuacji takiej, że samemu, no, no pewnie by było ciężko w ogóle by coś, coś takiego zrobić, ale że w jedności jest siła, no i my wspólnie możemy, możemy faktycznie coś zrobić, tak, czyli, czyli jakąś zbiórkę ktoś tam później mówił, że jakbyśmy jechali, no to, to gdzieś tam we Włoszech maciocie, no to moglibyśmy tam e, e, po prostu Przekiwać. się zatrzymać, mhm. tak? Więc oni jakby pobudza ich to do tego, do szukania rozwiązań, czyli takiej kreatywności, co możemy zrobić. I to jest super, nie? Że, że to nie jest jakaś mała rzecz, no bo małe rzeczy, no to gdzieś tam. E, no wiadomo, można coś zrobić, ale jednak to, żeby takiego tego młodego chłopaka pobudzać do tego, żeby robił coś wielkiego, że, jest, że my jako mężczyźni, jako faceci jesteśmy stworzeni do wielkich rzeczy i możemy je robić, tak tylko nie samemu. No. Bo, a w ogóle to, to nie zaczęło się od książki Miasto Boga, bo tak mi, tak mi mówiłeś i, i ty mi powiedziałeś wtedy w ogóle kapitalne zdanie. Miałem pod wpływem tej książki pojechać do Rio de Janeiro i tam, do tych faweli i tam pomagać, ale pojechałem do Bytomia, i stwierdziłem, że kurde, tu jest nasza Brazylia. No to prawda, jakoś tak się złożyło, tak, że przeczytałem jak faktycznie tą książkę. Mój kolega akurat wyjechał na urlop do Brazylii, gdzieś tam też te zdjęcia mi pokazywał tych faweli. No, jakoś tak przesiąkłem. no ta książka dość, dość mocna, y, pokazująca tak y, tą ulicę y, faktycznie. To no, trochę takie może chcieństwo było, że, że, żeby gdzieś pojechać, no ale też dotknąć tego, zobaczyć. Ale faktycznie, no, będąc w Bytomiu, zobaczyłem, że tych dzieci jest tutaj mnóstwo i, i faktycznie. Od godziny 7 rano do godziny 11 gdzieś tam biegają po tym rynku bytomskim i no i tak się dzieje, tak? Więc, więc, jakby, wiemy, że dzisiaj mamy dużo rozbitych rodzin, gdzie się mamy, ciężko mają czasami to finansowo spiąć różne rzeczy, więc, więc, jakby. Nie, nie trzeba zapominać o tym, że jednak no są te rodziny dysfunkcyjne i rodziny w których gdzieś jest alkohol, narkotyki i to się dziś dzieje, tak? Więc jakby są w tym dzieci, niekoniecznie w tym domu chcą siedzieć i, i wtedy gdzieś ta ulica ich wciąga, no a wiadomo co daje ulica, tak? Daje co tego, czego im trochę brakuje w domu? Albo... No, 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 no tak, no bo są, są rówieśnicy, oni dają jakąś akceptację, taką przynależność i no ale, no ale wiadomo, że też jest taka starszyzna na ulicy, później ci chłopcy są jako tak jak można powiedzieć, mięso armatnie wykorzystywani do tego, że, że gdzieś stają się dealerami, czy, czy, czy widzimy tych takich tak, że tych na ulicy gdzieś tam biegają i tak patrzymy na nich, no ale jakby to jest. A jak jest ty wtedy na nich patrzyłeś, a jak patrzysz teraz? nie, no, patrzę na nich, kiedyś patrzyłem na nich, no, że kurczę, no, zamiast gdzieś coś robić, to oni tutaj po tych ulicach biegają i, i kurczę jakieś narkotyki albo, albo, no, 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 nie robią dobrych rzeczy na pewno, tak? Więc patrzyłem na nich na takich chłystków, których, których bym tam kurczę doprowadził do porządku, tak sobie myślałem, no, że, że robią dużo krzywdy, no, bo wiadomo, że też, ta ulica, jak już się przesiąknie, gdzieś tam chłopaki spróbują e, czy narkotyków, alkoholu, czy różnych rzeczy, no to wiadomo, co się dzieje, tak? Z człowiekiem, soderwany od rzeczywistości, robi różne głupie rzeczy. No ale ile lat temu wszedłeś do, do Poprawczaka? Kiedy to było? Bo fundacja jest, mówisz, od dwóch, no ale nie od razu założyłeś fundację. Tak, tak, tak. No, wcześniej, no to y, razem to już jest, już jest cztery lata, tak? Hmm. Więc, więc jakby dwa lata wcześniej pracowałem w słonisku. No i to, pier, to, to pierwsze wejście takie do, do poprawczania. No, akurat ja trafiłem. No tak, trochę lajk, nie? Do, no, zupełnie nie byłem nie byłem, nie byłem, nie byłem, nie byłem ani w porę socjalizacji, no, ale w sensie, no, to tak jakby czułem to powołanie po tym, jak już tam parę razy byłem. Czyli na no. początku Ty bardzo chciałeś, a nie bardzo wiedziałeś, jak. Znaczy, jak? No, tak? znaczy nawet nie bardzo chciałem, no, bo mówię, trochę Zacząłem tam, byłem tam zaciągnięty, no, ale gdzieś mówię, że jak już się odbył ten pierwszy trening, no, to jakby wiedziałem, że czuję się bardzo dobrze dobrze z nimi, tak, ale no, na początku to też dla mnie akurat trafiłem do Słońska, gdzie były druty kolczaste, takie półwięzienie, no więc to tak no, czasem miałem takie zastanowienie, co ja tutaj robię, tak. Słuchaj, ja teraz, byłeś na filmie o Tomku Komendzie? nie. Nie, nie ja byłem i... On później w ogóle wszedłem trochę w tę te, w te historię całą, doczytałem parę wywiadów z nimi i on mówi, że w więzieniu nie ma dobra. Tam, tam wszystko jest złe. I on w ogóle przejeżdża się trochę po resocjalizacji, że jego zdaniem tam wszystko jest złe. To jest siedlisko zła, tak dalej. W poprawczaku jest trochę lepiej, czy to się bardzo różni? No wiadomo, że, że, że takie, takie, placówki, czy, czy, więzienie, czy, czy poprawczak, to to jest jakaś taka, ta, ta stara grypsera, ktoś, ty, ktoś tym rządzi, ktoś, ktoś jest y, jakimś takim liderem i, i są te, te, sytuacje, że jeden drugiemu powie, co robił i, i, gdzieś mogą to naśladować, no ale kwestia tego, co, co ci ludzie, którzy tam przychodzą, co dają, tak? no ja, ja, ja uważam, że każdy ma w sobie dobro. I, I to kwestia tego wyciągnięcia tego dobra, tak? No, i, i, i zainteresowanie tego chłopa, chłopaka, czy, czy dorosłego, czymś, co za, za czymś pójdzie. No, każdy z nas do czegoś jest powołany. Każdy ma w sobie talent. No, wiadomo, że jak chłopak jest zrezygnowany sensem życia, no to ciężko jest gdzieś go jak czegoś... ten na ławce, co, co, co mówiłem, że siedzi i w ogóle. No, dokładnie. Tym bardziej, że gdzieś był w jakimś tematach już powiedzmy, że właśnie były te narkotyki, gdzieś był w tym, no to ciężko jest go odciągnąć. No ale jak gdzieś już coś załapie i okazuje się, że lubi to robić i mu to wychodzi, bo to też, no, ja jako piłkarz wiadomo, że jest sport dla mnie ważny, ale tak naprawdę y, staramy się pomagać y, chłopcom w różnych aspektach. Tak, jak, 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 chcę, jak chcę pójść na legię i boksować, to niech idzie boksować. Jak, jak chcę nagrywać rap, to niech nagrywa rap. Tak, no, jakby każdy, jest do, każdy ma ten talent gdzieś, tylko kwestia tego, żeby to po prostu odnaleźć w sobie nie? i pójść za tym. A czemu? Czemu piłka i czemu wracam do tego czemu ławka rezerwowych czemu to wszystko jest zbudowane wokół piłki bo ona może być doskonałym chyba przekaźnikiem takim tych, tych trudnych życiowych rzeczy na taki prosty nasz język piłki, nie? no sport, sport, to jest, no, tak jak piłka nożna, wiadomo, że to jest drużyna, więc jesteśmy razem, tak? No, trzeba się w pewnych rzeczach dostosować, to Ktoś ma swoją pozycję, ktoś za coś jest odpowiedzialny, no, to nie jest samemu, że mogę robić co chcę, tak? jest drużyna, jest odpowiedzialność, tak jak w tym schronisku udało nam się zawiązać, że były treningi, na początku to tak niechętnie, a później okazało się, że chłopaki czekali w oknach, kiedy przyjadę i już, już był trening, tak? Jak mnie nie było, bo coś tam wypadło, no to robili go sami, więc jakby taka już odpowiedzialność, że, że do Czegoś się przygotowujemy, i razem możemy faktycznie, czy wygrać z tą drużyną. No i przekłada się to na systematyczność, tak, na to, że trzeba się przygotować, że. No, jak już mam chłopaków poza, po, poza schroniskami czy placówkami, no to wiadomo, że oni gdzieś są. Jak idzie na ten trening, to musi się naszykować, musi mieć strój, musi być przygotowany. No i przede wszystkim to już jest taki postawa sportowa. Więc on już nie, nie, myśli tak o tych narkotykach albo, czy, czy alkoholu. A nawet jak gdzieś spróbuje, no to to się bardzo ze sobą nie łączy. No, sport, wiadomo, sport i alkohol, różne są sytuacje, tak? Ale jakby, no jeżeli już na czymś mi zależy, czy na sylwetce, czy na czym, na tym, żeby stawać się lepszy, no to Absolutnie, no, narkotyki tu, czy alkohol w niczym nie pomoże, a wręcz zaszkodzi, więc oni mają już tak ze sobą, muszą, no, wejść w coś i teraz chce być, spróbować innego życia i to się czasem, czasem udaje, nie? Ale nie trafiłeś na opór z ich strony, że no bo wchodzi do mnie gość jakiś. Kto to w ogóle jest i co on chce i czemu mi każe grać w piłkę? My tu mamy swoich kumpli. No, tak jak w Słońsku zaczynałem, no to chłopaki się w ogóle do mnie nie odzywali, no bo przyszedł ktoś, nagle tutaj chce robić treningi w ogóle o co chodzi, tak? Mi się nawet na dwór nie chciało wychodzić, więc jakby początek był trudny i dla mnie oczywiście. No bo ja myślałem, że jako ja trener autorytety były piłkarz, tak? Tutaj, stany gwizdne, stany a oni gwizdne, przyjdą. Tutaj e, oni pokornie będą, będą robić to, co ja powiem, no ale tak nie było. Ale z czasem oni się to po prostu w to włączyli. Potem gdzieś e, kupiliśmy stroje piłkarskie dla nich, czyli oni jakby zobaczyli, że to jest na serio. Ja zresztą mi od samego początku mówiłem o tym, że no to nie, nie, nie tylko, że my przyjdziemy, rzucimy piłkę i pokopiemy, tylko robimy konkretny trening. Profeska. No, profeska, dokładnie tak. Mhm. I tak ich traktowałem i jest tak, tak, tak cały czas ta, jakby chcę każdego oddzielnie, czy, 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 czy w jakiejś grupie traktować właśnie poważnie, a nie, że my coś tam robimy, tak? Jak, jak, jak na przykład miałem kolegę, który mówi, że słuchaj, yy, są w Decarlonie takie buty yy, z promocji, czy, czy nie chciałbyś na swoich podopiecznych? A ja mówię, a jakie ty kupujesz buty? A on mówi, że no on kupuje Adidasem, ja wy ile kosztują? 350, a ja wy też chcę kupować im takie Adidasy, nie? Jakby chodzi o tą, o tą, o, o, tą, taką, o to, jak ja chcę funkcjonować z nimi, żeby to oni Przywrócenie godności, to, o którym Tak, Tak, przywrócenie godności. Ja miałem taką sytuację, że my kupiliśmy wraz z Akademią Piłkarską Biestar, która, która no tam tu, razem działaliśmy, jakby tutaj, ja z ramienia fundacji działałem tam w, 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 w ośrodku, no to kupiliśmy im stroje, tak? Oni założyli te stroje, ja mówię, kurczę, do, że że, no nie, nie widzę, jakby, nie, nie mówią nic, tak? Bo to był pełny rynsztunek, że tak powiem, taki sportowy, czyli koszulka, spodenki, getry, ochraniacze, buty. Trzy paski. No i poszedłem do tego człowieka, który popilotował, to, czy Roberta Domagalskiego, mówię, słuchaj, Robert, mówię, czemu oni nic nie mówią, tak? Jakby jakoś tak, nie wiem, nie cieszą się, czy, 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 o co to ty myślisz? No więc słuchaj, no może niektórzy dostali coś po prostu pierwszy raz, bo tak bezinteresownie, że. Tak, więc też tak, no, to, to się uczyłem tego, tak? jak, jak tych reakcji chłopaków i, i jak to wygląda. Wiesz, no bo, no bo jest jakieś takie podejście, ja wychodząc z bloku teraz, mieliśmy taką kartkę na przyczepioną do drzwi, że jest prowadzona zbiórka odzieży, jak czegoś nie potrzebujesz, to to, to możesz oddać, tam kont kontener stoi w tym i w tym miejscu i na czerwono, to nie mają być swetry dziurawe, to nie mają być buty z odpadającą podeszwą, to nie ma być, nie wiem, urwany w połowie pasek, tylko to mają być takie rzeczy, które no to chyba, chyba o to chodzi, nie? Tak, ja też miałem takie spotkanie z, z pewnym człowiekiem, który, któremu właśnie Tom opisuje tę sytuację z tymi butami, a mówi: no, mówi Panie Marcinie, no kupujmy to, co byśmy sami chcieli dostać. A czyli jest takie myślenie, wśród niektórych jednak. Mhm. A liczy, możecie liczyć na, na, na wsparcie, bo wchodzę na, na waszą stronę, ona tu się wyświetla, nawet czasami chyba, chyba widać, jak kamera Ciebie pokazuje, to, to dla tych, co, co oglądają na YouTubie. Eee, I tu też masz napisane co można, że można się dorzucić i na przykład 30 zł jak ja dam, no to, no to kupicie 6 litrów paliwa, jak dam 80 to strój piłkarski, jak dam 150, no to przejdziecie do, do budowania bazy a o bazie później pogadamy są tacy ludzie, my, y, bo... Oczywiście, i to jest, to jest bardzo miłe, gdzie, gdzie właśnie ludzie chcą się z, związać z nami, ale też no, ja bazuję na tym, że no, no, niekoniecznie tak, w taki sposób, żeby tylko dać pieniądze, tak, bo jakby, wiadomo, można zrobić przelew i tak dalej, ale ja y, zachęcam do tego, żeby ktoś przyjechał, zobaczył, jak działamy, poznał dzieci i, i jakby w taki sposób, tak, żeby to, ta osoba też się włączyła w to, albo przynajmniej zobaczyła, jak działamy y, i dzieje się, ludzie nas wspierają. Tak? No przecież my. Y, Vana kupiliśmy za zbiórki, które, które były udostępnione na, na różnych portalach i ludzie wpłacali nam pieniądze. Także... A COVID was mocno przystopował w tym, w, tym w tym aspekcie? No troszeczkę tak, no bo wiadomo, że no jakieś się Ale to też tak każdy to, tym COVID, COVID to, no, że coś można, coś nie można, ale generalnie no też trzeba w jakiś sposób się odnaleźć w tym i działać, tak? No bo... Ale działacie już. Tak, tak? Działamy, działamy, są treningi piłki nożnej, warsztaty też. A jak y... często oni trenują? W tej chwili raz w tygodniu, nie? Aha. Tak, raz w tygodniu. I to jest normalnie... Y, trening piłkarski, gdzie przyjeżdża a, trener. Aha, no właśnie, Ta, przyjeżdża, przyjeżdża trener. trener, tak, mamy dwóch trenerów, którzy, którzy działają i przyjeżdżają razem. Ale poczekaj, jaki to jest trener? To ty go wybierałeś? No bo tam nie może przyjść chyba Na, każdy trener. Ja po... miałem w życiu pięciu trenerów... Nadawało się może dwóch do takiej pracy. Ja bym tak, jak miał Ci polecać? Ja powiem tak, że to są te którzy poczuli to, że chcą faktycznie pomagać. Nie? Oni jakby to, to, to jest wolontariat, więc oni przychodzą tam, są raz w tygodniu. To jest ich czas, który my mogliby pewnie spożytkować inaczej, ale są w takim miejscu i. Powiem szczerze, że dają sobie radę, no, więc jakby są konsekwentni, właśnie y, robią profesjonalny trening, więc no, chłopaki się zaczynają po paru treningach, no, może te początki były jakieś takie trudniejsze, ale teraz jakby bez problemu sobie dają radę i chłopcy też, y, no zmieniają się też tak, z tym każdym treningiem oni przynależą do tego i mówię, no kiedyś przyjechał dziennikarz y, właśnie Mateusz Skierawski, który, który robił y, świetny film, można też zobaczyć w, w internecie, i w pewnym momencie my oglądamy ten mecz i on mówi: Słuchaj, tutaj nikt nie przeklina, tak? No i tak faktycznie ja tego nie, nie, nie złapałem, ale oni gdzieś poczuli, że też chcą czegoś innego. I te zmiany tak. przychodziły w takich momentach, których ja nawet nie widziałem. Także no, piłka nożna i, i brak przekleństw, no trochę tak <grafię> się, że ludzie... teraz wszyscy wiemy jak jest na boisku, bo nie ma tak. kibiców i różne rzeczy, kamery, mikrofony słychać, wokół słychać, boiska łapią. Słychać, więc, więc jakby to takie, takie, takie rzeczy, gdzie no ja na przykład po pół roku tam pracy, przyszedł do mnie chłop, chłop, chłopaki i, i, i zwyczajnie się świecie mi po prostu podziękował. Tak, podał mi rękę i, i miał w oczach, że, że, że dobrze, że tutaj trener jest i, i że możemy coś robić, tak? no bo wiadomo, że to jest taka placówka zamknięta dla takiego młodego człowieka, takie zamknięcie, no to jest końcem świata, tak? a tutaj nagle ktoś prowadza treningi, no to było dla mnie bardzo mocne. Takie. A miałeś więcej takich sygnałów? Może nie było dużo, ale ten akurat wystarczył mi na. To, na to parę, paliwo na. na, na zasadzie następne. cały czas i to wspomina, bo to byłoby bardzo, bardzo. No to, to też właśnie ja się tam zżywam z chłopakami, tak? Oni gdzieś tam do mnie podchodzą, coś rozmawiamy, no. Wiem pewne rzeczy o nich, e, oni zaczynają mi ufać gdzieś i e, te rozmowy zbliżają nas, więc, więc jakby też znam jego drogę, znałem jego drogę i to podziękowanie było takie naprawdę mocne. A ty znasz jakieś takie, albo inaczej, dużo jest chłopców, którym pomogłeś? Dużo to znaczy... Ja pytam o to, czy resocjalizacja w takim miejscu działa? Działa. Ale jednak no po wyjściu chłopców ze schroniska, to to jest ten etap, dlatego też fundacja, tak, że jakby tutaj że jak chłopiec wychodzi ze schroniska i gdzieś już się znamy, gdzieś już wiemy co może robić, no to jakby tutaj najszybsze uruchomienie tego, żeby, żeby faktycznie go gdzieś utorować i żeby coś zaczął robić. No bo wiadomo, że to jest ten moment w schronisku, to jest ta otoczka taka, no tam nic nie zrobi, tak, ale wychodzi, wraca, wraca do siebie w swoje rejony i są ci chłopcy ci sami, tam się nie zmieniło, wróciłeś. No to tak jak tak jak w dorosłym życiu ktoś wychodzi z więzienia, wiadomo, tak trzeba, trzeba to ucz, uczcić, tak, żeby napijmy się i, i tak dalej, więc no jakby to są. I ty to są minuty, sekundy na że to, tak żeby powiem. on wtedy potrafił powiedzieć, nie. nie, panowie. Tak prosto, tak, ale jak on już się czymś zaszczepi właśnie sportem czy, czy, czy jakoś swoim talentem i gdzieś to wydobędziemy z niego, no to już jest połowa sukcesu, no ale jednak wiadomo, że są ci koledzy i wtedy może się do kogoś odezwać, może o tym porozmawiać, no i jest szansa, że go wyciągniemy na dobro. Ale to jest moment, w którym e, ośrodek, że tak powiem, odpuszcza i to już, to już nie jest ich, ich gość, oni nie mają z nim wiele wspólnego i wtedy ty to uzupełniasz jako fundacja czy, czy no tak jest? Jak to wygląda? nie jest tak, że uzupełniam, no bo, no każdego bo ty z tymi chłopakami tak. mówisz, że masz kontakt. Tak, ale to każda sytuacja jest indywidualna. No, nie wiem, jeżeli chł jeden, jeden chłopiec nie, nie chodził do szkoły, tak, jest w takiej placówce, a drugi jest w innej placówce, gdzie na przykład miał jakiś czyn karalny, powiedzmy, mhm. tak i już coś zrobił, więc on jest pod opieką sądu, no mówię, to każda, każda sytuacja, każdy chłopiec jest, ma, inni, ma inną drogę, więc, więc jakby my... A wy macie podopiecznych jako takich? swoich podopiecznych fundacji tylu i tylu tak 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 mamy, mamy podopiecznych no około dziesięciu rodzin w tej chwili pomagamy tak, tak jakby, no bo to już to już potem, są chłopcy którzy są na wolności Tak, którzy są na wolności i my tym rodzinom pomagamy już w taki sposób że gdzieś wchodzimy głębiej w rodziny że już ma, znamy rodziców czy rodzica no i gdzieś już potem ich zabieramy czy na jakieś wyjazdy nasze i już są taką częścią fundacji częściej znacie rodzica tak mi chyba mówiłeś wtedy. E, że częściej znamy rodzica? Rodzica, a nie rodziców. Że no to tak, są czasami tak, no... tak, tak, to prawda. No jest tego bardzo dużo i to widzę, jakby, no, to szczególnie brak ojca. Nie, gdzieś, to gdzieś w większości tych dzieci, no wiadomo, zostają z mamą tego ojca gdzieś brakuje, no, no to, 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 wiesz, no też ta pogoń za, za pieniądzem, za karierą, bo to nie jest tak, że to jest zawsze patologia, tak, że to jest, że to jest gdzieś ta, y, że tam jest alkohol, narkotyki, to wszystko jest takie, takie brudne, nie? No, też są chłopcy z dobrych rodzin, gdzie, gdzie, są pieniądze, gdzie, no z tym, że też nie ma tego zainteresowania dzieckiem, no nie ma tego wychowania, bo, bo mówię, no ojca nie ma, bo gdzieś tam wyjeżdża i, i goni za karierą, za pieniędzmi, mama też czasami, no i chłopak gdzieś, Wiadomo, no, wychodzi na ulicę i gdzieś łapie to, czego nie powinien. No ale udaje Wam się faktycznie, macie takie sukcesy swoje? No też tak. Bo, no, no tego sukcesu się to nie da ta, w taki sposób pokazać, że ach, no mamy taki powiedzmy sukces je, jeden, który gdzieś tam chłopak, który nie widział sensu życia, dzisiaj jest trenerem e, na, na siłowni nie? I, i gdzieś poszedł tą drogą. W, Ten, który poszedł w Wioszlarstwo. Tak, tak, tak. No i dzisiaj, uh -huh. i dzisiaj, i dzisiaj. Chłopak, to jakiś mistrz? Tak, mistrzostwo Polski miał w b, 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 <laughs> Oczywiście Wojtka, super chłopak. E, I też, no, b, b, bardzo, bardzo fajną tą drogą. Miał i, i naprawdę z takiego czegoś, gdzie, gdzie nie miał tej nadziei, nagle no, w takim miejscu jest to jakby taki przykład chłopaka, który poszedł po swoje po prostu, tak? Więc to, to różnie to jest. No, sukcesem też jest to, że chłopak na przykład zacznie coś robić. Nie? No, zacznie, pójdzie na parę treningów, może, może nie uda się to od razu, ale już, już czegoś dotknie, nie? że można inaczej, że że faktycznie są fundacje, są miejsca, w których mogę tej pomocy dostać, nie? Że, że mogę coś sam zrobić, że, że ruszę z domu, że nie siedzę w telefonie. No mamy y, chłopców, którzy, którzy na przykład y, chłopaka, który non stop w telefonie siedział, jakby wciągnę, wciągnęły go gry, wciągnęło go wszystko, gdzie tylko siedział w domu i jakby to było ten te, te, te jego świat tego telefonu y, i co, no i też jakby można, można powiedzieć, że, że odchodzi od takiego normalnego życia. I to nie była patologia, nie była ulica, tylko ucieczka właśnie w telefon. To no, jest złożonego, jakiś taki problem nowych czasów. Tak, problem nowych czasów i tego jest dużo. No. <sami>, Sami wiemy, ile, ile w tym telefonie można spędzić czasu, ale jednak no, to zabiera takie prawdziwe życie. No. Mhm. I nie zniechęcasz się, jak widzisz, że ty próbujesz, no bo to jest trochę, dużo jest w tym takiej syzyfowej pracy? No jest czasami. Znaczy, generalnie przechodzę pewne rzeczy, ale no czasami może jest prosta sytuacja. Miałem taką, którą kupiłem chłopcu pełen rynsztunek na, na, na trening, znaczy na bokserski. Wydaliśmy wtedy sporo, sporo, pieniędzy dla niego. Kurtkę, buty, cały sprzęt sportowy, taki nawet kurtkę zimową. Wszystkie inne rzeczy. No, a chłopak za dwa tygodnie gdzieś wyjechał za granicę i go nie było. Nie? i potem nie miałem z nim w ogóle kontaktu. No to też trzeba przejść w jakiś sposób, no bo jednak to jest jakaś taka inwestycja, no ale niekoniecznie musi się udać, że, że ktoś się pojawi, czy nie pojawi, no oni są w z różnych środowisk, więc no i to też gdzieś dotyka, że kurczę, no człowiek chciał dobrze, a tutaj wyszło tak, no ale to już jakby zostawiam potem, potem i idę dalej, kiedyś, kiedyś, byłem w takim ośrodku pod Świebodziną dla ludzi uzależnionych od narkotyków i oni też grają w ogóle w piłkę, reprezentacja bezdomnych stamtąd też, wiesz, że tak powiem, na jakiś tam narybek, ten skład często stamtąd jest powoływany i tam mi ten psychoterapeuta, chyba który, który się nimi, nimi opiekował, z nimi pracował, powiedział, że w tej pracy takiego wychowawcy, mentora tych, tych, tych osób, bo to i dziewczyny i chłopacy, najważniejsze to jest nie mieć oczekiwań. To prawda. Tylko, Ale że to taka, nie tylko, że to, to jest właśnie taka malutka granica, i można przeskoczyć coś, że może się uda, i gdzieś ten. Także no, wydaje mi się, że to tak nie da się do końca. Nie? No, no, no bo gdzieś się wiąże z kimś jakieś oczekiwania, czasem no, jakby prowadzi się kogoś dłużej, więc jakby no, to jest. No, nie, nie wiem, no, jakby. Ciężko powiedzieć. No, każda, każda sytuacja indywidualna, myślę, że też te oczekiwania w jakiś sposób małe, ale, ale, ale też będą. Nie? Ale słuchaj, bo w ogóle jak prześledzić losy piłkarzy, którzy dzisiaj są na topie, to nie każdy miał e, idealną tę drogę, tylko pełno było zakrętów, e, różnych dramatów, oczywiście, najgorszych jakie sobie możemy wyobrazić. E, inspirujecie ich e, takimi ludźmi? Bardzo. Znaczy, czy ja inspiruję chłopaków? No. Tak, jak najbardziej. No, przywołuję te, 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 te tych, tych naszych najbardziej znanych, no, choćby Kuby Właszczykowskiego, gdzie. Yy... To konfrontowanie ich i pokazywanie, że ktoś, ktoś, ktoś sobie, ktoś miał naprawdę ciężko, tak jak ty i dał radę, to jest bardzo ważne, tak? Często to stosuje. Ale da się w oni wtedy wierzą w ten sukces, że. Wierzą, wierzą. Że wierzą. ja też wierzą. mogę? Tak, tak, tak. Właśnie to ich pobudza i to jest dla nich taki, taką namiastką, tak? No właśnie też, też jakby chcemy też zapraszać gwiazdy sportu, właśnie, żeby się dzieliły tym, no bo to jest, to jest inne przełożenie, tak? No jak ty przy... mi opowiesz, jak przyjdzie, tak, on przyjdzie poda rękę i, tak, i przyjdzie, sam powie. Tak, z, z, znany znany zawodnik i powie, jak było, a te historie, tak jak mówisz, są naprawdę bardzo mocne i każdego a Ja, ja, ja kalibru. mówię o piłce, bo, bo piłka jest nam obu bliska, ale y, pięściarze też mieliście chyba już kilku, którzy was odwiedzili. Mieliśmy Dariusza Senka, który, 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 który był u nas, był też Artur Szpilka, Szpilka. no tak, no to też to takie no proste rzeczy, jak, 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 jak nawet Darek opowiadał o różnych rzeczach, że gdzieś tam kiedyś palił papierosy, no i mówił o żółtych palcach, tak? A oni wszyscy oglądali swoje palce, no bo wiadomo, wszyscy, wszyscy palą, palą, tak. No i to jest takie niesamowite rzeczy. On w ogóle zrobił świetny, świetny wtedy warsztat tam z nimi. Też przywiózł rękawice, przywiózł pasy. Także wielkie dzięki dla niego i to, to tak, no dzięki temu wiemy, że, że te gwiazdy, jak przyjeżdżają sportu, to jest dla nas mega przełożenie i mogą sobie zrobić zdjęcia, dotknąć ich. A jak już powiedzą, jakąś historię, a chłopaki, no, też często się otwierają w takich miejscach. Wiadomo, tego nigdzie nie upubliczniamy, nie, otwiera, nie, 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 nie udostępniamy, ale, ale no wtedy są takie historie naprawdę głębokie i chłopaki no, dopytują później i, i, i to im daje siłę, tak? To im daje siłę a wy stawiacie sobie za cel wychować jakiegoś tam piłkarza, że, że któryś z nich żeby został piłkarzem. Bo wiesz, chodzi mi trochę o to, na ile to jest po prostu forma jakiejś tam resocjalizacji, bo coś ta piłka daje czegoś ich uczy w współpracy w grupie cierpliwości, no. Ty, Dziesiątek rzeczy, a na ile to jest próba jednak? Bo mówisz, że podchodzicie profesjonalnie, no to może chcecie mieć jakiegoś, nie wiem, gościa w pierwszej lidze. No, 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 Jak najbardziej tak, no to, to była wielka radość, żeby ktoś poszedł gdzieś tam wyżej. No wiesz, my tak jak mówię, no nie jesteśmy jeszcze długo, ale jest to naszym marzeniem. No, tak jak wspominałem tobie wcześniej, że chcemy wybudować taki ośrodek, w którym. No to opowiedz jeżeli... o No Powiedz, to, to jest oczko w głowie trochę tak. Nie? Jest treningowo. oczko w, w głowie, w którym, to jest ośrodek, w którym chcielibyśmy właśnie z Polski pomagać tym utalentowanej tej młodzieży sportowo. tak, Ja nie wiem, czy to pójdzie jeszcze w kierunku piłki nożnej. Myślę, że nie chcielibyśmy tylko żeby to była piłka nożna, ale być może też jeszcze inne dyscypliny po to, żeby właśnie była szansa dla tych dzieci, tych dzieci, które nie mają możliwości, tak, że gdzieś moim marzeniem to jest, żeby jeździć po takich placówkach, wyszukiwać takich talenty i gdzieś właśnie, żeby oni byli skoszarowani w takim miejscu, gdzie byłaby szkoła podstawowa, gdzie, czy gimnazjum, czy, no teraz już się to pozmieniało, ale Aha. albo w sensie, żeby, żeby była ta nauka, być może jakaś praca, e, ktoś tam rzucił, żebyśmy mieli jakiś, e, żebyśmy coś z rowerami robili, czyli jakby jakiś taki team rowerowy i dla reprezentacji polskiej na przykład byśmy mogli e, coś robić z rowerami i to by była jakaś praca dla chłopców, żebyśmy też czuli, Jakąś no, tych pomysłów jest mnóstwo. Ale ty mówisz o, ro o rowerach z bambusa. To jest ten, to jest ten Tak, to, no, znaczy, to też był taki pomysł. Yy, poznaliśmy pewnego biznesmena, który, który no, wiemy, że polska firma w ogóle robi gdzieś w Afryce, na cały świat yy, rowery z bambusa. To polska firma jest, jakby yy, gdzieś to wyczytałem. Do to, tych pomysłów, yy, co w takiej placówce może być, no to, to jest mnóstwo. No bo ta resocjalizacja, tak między innymi też ogród permakultury, który robimy. Powiedz, czym jest permakultura, bo, bo ja nie wiem. Permakultura to jest po prostu. Yy, hodowanie yy waży w zgodzie z naturą, jakby poszanowanie, po, poszanowanie, poszanowanie, ziemi takie w zgodzie z naturą, także jakby nie, nie oramy tej ziemi, tylko nawozimy jakby no to, to, to jest ta, cała filozofia tego, nie do, nie, nie do końca moja działka, ale ona jest, świetnie się wpisuje w ten ośrodek, gdzie byśmy chcieli, żeby, żebyśmy byli też samowystarczalni. Czyli on by był e, permakulturalny, nie? Tak, permakulturalny, <laughs> o kulturalny, to, to, na pewno pasuje tutaj do tego wszystkiego, w każdym razie chodzi o to, żeby, żeby, żebyśmy byli samowystarczalni, to jeszcze był, e, jest są takie budynki Airshipy, które są budowane z recyklingu, tak? To też, też, też myśleliśmy w tym kierunku, żeby taki budynek wybudować, i no wtedy on, on jest po prostu samowystarczalny. Więc to jakby w placówkach, w których byłem, no dochodziło do, 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 do tego, że na takiego, takiego chłopca trzeba było wydać 20 tysięcy miesięcznie. No to są olbrzymie pieniądze. Więc to też mi gdzieś chodziło w głowie, że mówię, kurczę, no takie pieniądze, wiadomo, że to też kadra, ale no te budynki jakby, dzisiaj wiemy, jak to wygląda, że dzisiaj są domy pasywne, są przeróżne możliwości, gdzie, gdzie można taki ośrodek stworzyć i on wcale nie musi być drogi w utrzymaniu, bo to też jest ważne. Nie? No ale na ile to jest plan, który, który ja tutaj sobie widzę na laptopie? Dwa. Pełnowymiarowe boiska, mniejsze staw z rybkami, żeby można było połowić, miejsce, gdzie zasadzicie te warzywa i permakulturalnie będziecie je hodować, jakieś, no, no pełno różnych rzeczy. A dlaczego w Polsce by nie mogło być właśnie taki ośrodek, który jest z prawdziwego zdarzenia i na przykład Niemcy może w drugą stronę mogliby się nauczyć czegoś od nas, nie? Ale Bo... chodzi mi o to, jaka to Zasko... jest perspektywa, czy to jest dzisiaj marzenie, i jakiś cel na najbliższe naście lat, czy, czy kilka lat? Znaczy czy... ja o tym mówię, a kiedy to się zadzieje, no czasami może być tak, że... Ale chodzi mi o to, czy wiesz, czy, czy już działkę kupiłeś na przykład? No nie, jeszcze działki nie, ale już jakby w tym kierunku są poczynione kroki, Aha. jakby myślimy myślimy już o tym dość poważnie, e, więc no, wiesz jak to wygląda, tak? Dzisiaj nas ktoś słucha, mogę mieć jutro telefon i ktoś powie, że to jest jego pomysł i o tym marzył, więc czy, 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 czy PZP, czy, czy placówki resocjalizacyjne być może Flagową taką zrobimy, jakiś taki ośrodek, który, który faktycznie będzie miał, miał sens, nie? Stąd to te budowanie tego ogrodu w młodzieżowym ośrodku socjoterapii właśnie w Radości to robimy już drugi rok i chcemy to pokazać światu, że to jest ważne. My tak naprawdę wracamy do korzeni, nie robimy czegoś wielkiego, dlatego że resocjalizacja przez pracę i jakby, że tak powiem, że tak w cudzysłowie grzebanie w ziemi jest bardzo dobre dla, dla dzieci, dla młodzieży. Tak? Z panią dyrektor, z którą miałem kontakt, yy, która za zawiadywała taką placówką dla kobiet, dla tak. dziewczyn no to miała sad o, owoce, warzywa to, to, to był po prostu wychuchany te kobiety o to dbały, te, dziew, te dziewczyny przynosiły później to na, na stołówkę i to po prostu jedli tak? to jest taka filozofia która, która jeśli, jeśli, się, jeśli by się udała no to naprawdę ale wy już też robicie coś podobnego bo mówiłeś, że coś ala jakaś agroturystyka coś takiego, że, że zabieracie dzieciaków wyłączają internet oddają wam telefony i i, i, i są gdzieś tam skazani na... Trochę ten bushcraft taki, tak? No. no to chcemy budować tą męskość, bo wiadomo, że my, no też tak jak i piłkarze, tak? Jak ja, ja prowadzę też piłkarzy, no to, no to, no to trzeba mieć ten plan B. Tak, czyli no, umówmy się tak, jeżeli Ja nie, nie, tutaj mi nie wyjdzie w tej piłce, czy nie wyjdzie mi w tym, co robię, no to też muszę mieć ten plan B i, i, i sobie poradzić. A, a ten bushcraft właśnie, i takie, takie obcowanie z lasem, z naturą, no robi dużo dobrego dla chłopaków. Zresztą to też znowu wracamy do korzeni, bo przecież przyroda no, koi dzisiaj te nerwy te. Te traumy, różne rzeczy, więc zaleca się do każdemu, tak? mhm. ale też chyba trzeba, trzeba pamiętać i gdzieś to podkreślić, że wy działacie przy ośrodku, ale ośrodek też robi swoją robotę, nie? Czyli wy, wy tych chłopców dostajecie już jakoś wyprowadzone Tak, to tam trochę. są specjaliści, którzy, którzy się tym zajmują, pedagodzy, jest, jest szkoła, więc. Jak więc... wygląda takie życie w, w ośrodku poprawczym? No, mają tam szkołę, więc wiadomo, że mają zajęcia, czy To jest one. szkoła tylko dla nich, tak? To nie... tak mówię, no, każda placówka też inna, jakby Aha. mogę te, teraz jedną z nich opisać, no, tą, którą zaczynałem, no to, no to tam była szkoła, więc normalnie od poniedziałku do piątku chodzili do szkoły, później trzeba było odrobić lekcje, później właśnie był trening, no i to tak wyglądało. Weekend gdzieś tam jakieś spotkania przyjeżdżali rodzice, i tak wyglądał praktycznie każdy tydzień, nie? Mhm. A co jest w tej robocie najtrudniejsze, bo ty, albo czy robocie? W tej misji chyba tak by było lepiej powiedzieć. Najtrudniejsze? Hmm. Dobre pytanie. Hmm. Nie, nie mam pojęcia, co jest naj, najtrudniejsze tak na, tak na szybko. No, na pewno są te trudne rzeczy, że, że chłopiec, mimo tego, że się gdzieś tam stara, no to, no to gdzieś popada w te konflikty z, czy z prawem. No i widzi się, że, no, absolutnie nie ta droga, no, ale gdzieś ma jakiś, uza jest, jest, uzależniony od czegoś, no, i, no to są trudy takie, żeby z tego wyjść, nie? Żeby, żeby jakby na, na początku wyjść z tych uzależnień, czy, czy, czy z tego środowiska i zacząć y, y, trochę inne życie, no, to tutaj jakby ten, ten, początek jest trudny. Ty mi kiedyś mówiłeś, hmm, Teraz teraz myślę, że. Wychodzi chłopak z ośrodka i tak naprawdę wraca w to samo środowisko, i, i ty później tam jedziesz i próbujesz to jakoś gasić w, w tym miejscu, gdzie, gdzie on w tym momencie jest. Wchodzisz w rodzinę i jesteś trochę jak taki mediator, kurator. Nie, no po prostu przyjeżdżam, przyjeżdżam do takiej rodziny, i rozmawiamy, tak no, no jakby. Jakoś próbuję to łączyć, żeby jakieś zainteresowanie było, żeby gdzieś ktoś tego chłopca przypilnował, żeby gdzieś wysłał go na trening, żeby gdzieś, no jak ma przyjechać do fundacji, no to też, żeby był, kiedy, no, mam kontakt z tą, z tą rodziną, no, jakby włączam no, jak w, to, w to, czy mamy, czy ojca. No, jak, jak gdzieś mamy wyjazd, jak wyjeżdżaliśmy do Norwegii, no to też było wszystko spięte na ostatni guzik, trzeba było robić dowód, ktoś nie miał, no, takie podstawowe rzeczy, więc rodzice, w tym musieli uczestniczyć w, w takich prostych rzeczach trzeba było kupić plecak trzeba było coś zorganizować trzeba było się spotkać więc już jakby troszeczkę oddalamy to ale mówię te takie, takie wielkie rzeczy są ważne bo to jednak ciągnie nawet ich rodziców tak no bo mówisz, no czasem to jest tak że no, opłaca się tak no jak dziecko nigdzie nie wyjeżdżało nagle ma wyjechać do Norwegii czy gdzieś tam za granicę czy być w jakiejś akcji pojechać na euro no to to, to jakby no, jest, jest dobre nie? Że, że może gdzieś być może z czegoś skorzystać To no, też jest ważne żeby dać coś tak, żeby dać, ale też ich wymagać, tak, że to robimy, ale, ale, coś, ale, ale trzeba się w czymś postarać, tak, że jakby ta, ta zbiórka jest, to trzeba ją może udostępnić u siebie na profilu, że może coś tam, no, trzeba w tym, z tym Facebookiem zrobić, że trzeba się spotkać, że trzeba coś omówić, no także to takie jest dobre włączanie, że oni się czują częścią tego projektu, tego wyjazdu. A y, ty wy pomagacie całą rodziną, bo twoja żona chyba, tak, też jest w to włączona, bo widziałem na stronie. Tak, tak, żona, żona mi pomaga, no wspiera mnie też, tak, wiadomo, że bez niej, no to byłoby ciężko, tak, no bo jest wyrozumiała i, i gdzieś no, mogę się jej też poradzić wiele rzeczy, no bo jednak y, widzi to z innej strony i jest y, ze mną cały czas, więc wie, co na bieżąco się dzieje, więc jakby duże tutaj wsparcie mam od niej i, no i też mi pomaga, wiadomo, że, że y, dużo, jest, dużo jest, rzeczy, które, które, trzeba robić, a ja bardziej wolę być tutaj face to face z, z chłopakami i być w działaniu takim, tak, ale w tego też trzeba Yy, takie ważne rzeczy zrobić, które, które robi ona, właśnie. Tak? Ale yy, słuchaj, bo yy, to, nie wiem, czy za prosto nie powiedzieliśmy o tym wejściu do, do ośrodka, o tym, że zostawiłeś pizzerię, yy, restaurację, którą prowadziłeś przez yy, kilkanaście lat, tak? 12, 12, no. Yy, no i to był biznes, tak? No, czyli były z tego pieniądze. I ty nagle tak było, że, że powiedziałeś, yy, no dobra. To teraz to ja, idę pomagać. No wiesz, ja żyłem w konsumpcjonizmie też jakby, też byłem zmęczony, no prowadzenie knajpy to są godziny pracy, to jest, to jest ja nawet nie, nie wiedziałem, a byłem pracoholikiem, gdzieś wchodził, no mhm. bardzo dużo mnie to kosztowało pracy, a dzisiaj żyję trochę inaczej, tak, jakby to sprawia mi niesamowitą frajdę, chociaż wtedy jako dwu, chłopak, który 21 lat, no to też byłem pełen energii, chciałem zwojować świat, no ale życie jest różne i dzisiaj, dzisiaj jest to, dzisiaj bym się nie zamienił na tamten czas, bo... No bo są takie, takie piękne, piękne rzeczy, kiedy, kiedy właśnie pomaga się temu chłopcu, a wiem, że on tej pomocy od nikogo nie dostanie, a ja mu daję gdzieś tą taką możliwość i to jest, to jest niesamowite. To, to jest ta, ta nagroda, tak? To jest naj, największa nagroda, że chłopak może coś zacząć, że nie ma perspektywy, nie ma nadziei, tą nadzieję zaczyna gdzieś tam odzyskiwać i kurczę, zaczyna się pojawiać w nim uśmiech. No to jest to. Jest to. A powiedziałeś, jak zmieniają się chłopcy, z którymi pracujesz, a jak ty się zmieniłeś przez te parę lat? No nie, o sobie to, to ciężko powiedzieć. A... Trochę, o sporcie, a trochę, o sobie. <laughs> trochę o sporcie, a trochę o sobie. Trochę o trochę o sobie. Wiesz, co, no na pewno te wartości mi się pozmieniały. Też 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 wiele rzeczy jest dla mnie no, widzę z innej perspektywy też w życiu stanąłem w prawdzie. No, to, 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 to też uczę swoich chłopców Co to tak? znaczy stanąć w, no, prawdzie? stanąć w prawdzie? To też zobaczyć na no, spojrzeć na to swoje życie, co ja robiłem dobrze, co robiłem źle, tak, w jaki sposób działałem. Coś tak, tam przewartościować. Przewartościować tak, że tak, jak z chłopcami rozmawiamy i mają jakieś właśnie robić coś złego, no to no, no, stary, no to tak wiesz gdzie możesz zaś jakby no, takie od takich prostych rzeczy, żeby żeby stanąć w prawdzie. I, I pomyśleć o tym, czy to jest dobra droga dla mnie. A co w ogóle bym chciał zrobić? No też odkryłem swoje pasje, tak, Weż, tak masz pasję. No, pasja to jest, to jest trening mentalny i pomoc, pomoc w zawodowym sporcie. To, to, to mnie też naprawdę. Bo jesteś też e, trenerem mentalnym, tak? E, I współpracujesz ze sportowcami czy z piłkarzami tylko? No, generalnie z piłkarzami. To jest na ten czas jakby piłkarze, i no, jestem ze środowiska piłkarskiego, ten, ten zapach szatni jest bliski i, 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 no, i tak, tak, tak. Kto wie, jak Wspominam, tam często, często rozmawiamy z piłkarzami, bo gdzieś mi tęsknię za pewnymi rzeczami, no ale wiadomo, że już, że już teraz nie jestem tak aktywny jak kiedyś, ale no... Moim marzeniem było zostać piłkarzem, więc jakby teraz na nowo to odkryłem, że mogę pomagać sportowcom, a nie wiem, gdzie mnie to zaprowadzi, ale to już jest duża satysfakcja, kiedy kiedy, kiedy gdzieś to można zbudować takiego zawodnika i podzielić się swoim doświadczeniem, a wiemy, że piłka nożna to nie tylko, tylko gra, ale też y, te 24 godziny mamy, nie? I co w, te, co w tych 24 godzinach ten chłopak robi, nie? Hmm, czyli trudniej jest nie od gwizdka do gwizdka, od pierwszego do ostatniego, tylko od, od ostatniego do tego pierwszego, nie? No właśnie, dokładnie, więc to... Młodzi chłopcy pojawiają się dość w piłce. Wiemy, że te, że te pieniądze są dość duże, więc, więc jakby no też, też dużo błędów można popełnić chociażby od tego. tak Z jakimi A... oni problemami do ciebie przychodzą? No, na przykład, że nie grają, tak? Że na przykład, że... Czyli u... problem dosyć prosty. Tak, że uważają, no co że wtedy? powinni grać, a nie grać. No, no bo ten, co biega na boisku, no to na pewno nie jest lepszy no, od nich. Czasami to, to? tak jest, no wiemy w sporcie różnie to bywa, trener ma inną wizję, coś się zmienia, no i właśnie o to chodzi, żeby to umieć przejść, tak? Czy jestem, te... bo gdzieś się załamują i potem ten trening nie wygląda jakościowo tak, jak powinien. No no, to, 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 to ja zadaję pytanie, czy ty jesteś zawodowcem tylko na chwilę, czy jak, czy cały czas, czy... No, wiesz, wraca gdzieś po, po, po jakimś tam czasie na tory, no i sobie, sobie uzmysławia, że niestety no jest bezsilny wobec tego, no bo co, on może, co może udowodnić, że on robi? Tylko swoją postawą. Też trenerzy sprawdzają pewne rzeczy, jak się, jak się, zachowa w sytuacji, tak, tej, że, że trochę jest na ławce i, 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 i czy on pomaga drużynie. Na ławce, ławka rezerwowych, no to wiadomo, jak, jak Twoja ławka rezerwowych, tak silna jest drużyna, tak? Więc na tej ławce rezerwowych też można być aktywne. Zresztą Jerzy Dudek bardzo fajnie to opisuje w swojej książce o tym, jak, jak gdzieś ta ławka rezerwowych powinna działać i jak jest ważna. No, on się poprzyglądał w Real Madrid. No właśnie, więc, więc, jakby. Nie, ale no tutaj ta, poko ta, ta pokora no. też jest bardzo ważna. Ja widzę, Gdzieś też, na przykład jak jakiś młody zawodnik dostanie jakiś kontrakt, albo, albo gdzieś ma jakieś oczekiwania, że on będzie grał gdzieś tam wysokim, wysoko, gdzieś w klubie i tak dalej, no to ta pokora jest ważna, że słuchaj stary, no dobrze, to, 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 to że ty masz marzenie, masz ten cel, ok, ale, 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 ale słuchaj, tu trzeba wykonywać pracę nie? i być systematycznym, tak? też, też tego brakuje. Nie? Gdzieś mają oczekiwania, gdzieś nadbudowane mają pewne rzeczy, a się okazuje, że, 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 że to nie tak, nie? że. A ma, masz coraz więcej osób, z, z którymi współpracujesz. Chodzi mi trochę o to, czy, czy ta świadomość yy, piłkarzy yy, o tym, że, że warto, że psycholog. Trener mentalny to jest gość, czy tak samo ważny jak ten trener od przygotowania fizycznego, ten facet, z którym się trenuje na siłowni? No, wiesz, co to, to się zmienia i mamy świetnych już trenerów mentalnych i psycholog, psychologów sportu, gdzie gdzieś są włączani do drużyny i nawet i tutaj pierwsza reprezentacja, wiesz, no, to jakby idzie od góry, no, fajnie, fajnie, że ktoś to widzi, że, że włączają to do tego, do, ten trening mentalny jest ważny. No, to też jest takie, wiesz, dokręcanie śruby, no, bo już tak, ten trening mentalny u nas trochę nie był aż na takim wysokim poziomie, a dzisiaj jeszcze można to gdzieś tam dokręcić i no, umówmy się. No, w niektórych środowiskach no, to ten, ten, ten zawodnik jest też traktowany jako produkt, i im lepiej ta głowa ułożona też, też tym, tym lepiej dla klubu, więc to trochę trochę taki biznes też, tak? No ale ja, ja mówię, bardziej mnie interesuje też ten plan B, tak? Że. Jeżeli mi nie pójdzie w tym sporcie, no to, no to, co ja, co ja mogę zrobić dalej? To, to w Niemczech stosuje się od lat, gdzie, gdzie właśnie, no, żeby, 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 że nie tylko sport, ale jak się coś wydarzy, no to żebym miał jakiś, jakąś inną drogę możliwą, nie? W ogóle. Czyli, 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 tak naprawdę ta szkoła też jest ważna. No, nieraz młody zawodnik jest taki, on już by poszedł, gdzieś tam już by grał, a ta szkoła gdzieś tam jest spychana. No ale przecież to, 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 to jest bardzo ważne, tak? No, musisz się pewnych rzeczy nauczyć. To, 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 to ta, ta, inteligencja, to gdzieś, to, to, poświęcenie się też dla szkoły, dla pewnych rzeczy, no to, to, które też ci dają tą inteligencję na boisku i te, ćwiczysz ten, ten, ten umysł, nie? Więc, więc to jest dużo takich sytuacji, nie? Gdzie też jest gdzieś, gdzie, gdzie, mama, na przykład jest sama i tego syna na siłę gdzieś tam wpycha i, i chce go, chce go gdzieś tam zagłaskać albo, no, brakuje tego ojca wtedy, tak? Że, że gdzieś tam ktoś, kto zajmie się tym, że, że, wejdzie w tego chłopca i, i, i mu powie, że, no, systematycznie tutaj nie jesteś tak, nie myjesz butów, proste rzeczy, nie, nie, nie jesteś naszykowany, nie, nie masz wszystkiego spakowane, gubisz coś, no też jakby pokazywanie, też nie wytykanie, a pokazywanie i ulepszanie tego, co to jest. A myślisz, że dzisiaj trudniej jest być piłkarzem, czy, czy łatwiej niż kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu? O. Wiesz co, wydaje mi się, że, że, że łatwiej, no bo jednak jest dużo możliwości, nie? Ale no, ale też tych tych pokus, pokus też jest też, też jest dużo. No dlatego to tam o toważenie. Co, no właśnie tak powiedziałem szybko, ale no nie wiem, dzisiaj, dzisiaj to też wiele rzeczy jest zwariowanych, nie? ta technologia, to, to, to wszystko, gdzieś tam y, zawodnicy okazuje się, że gdzieś za dużo grają, gdzieś męczą mu głowę y, prostymi rzeczami, grom. No Kiedyś przecież też, y, wiemy ile było sytuacji y, gdzieś w, w, w piłce nożnej odnośnie alkoholu, tego wszystkiego, no dzisiaj to raczej no, już tego nie ma, ale znowu są inne rzeczy, no y, dużo y, jakby tutaj, y, du dużo widzę, że psuje pieniądz, nie? no jakby te, te, te te, te pieniądze są duże i budowanie tutaj świadomości te, te, tego, tego zarządzania pieniędzmi. Zresztą Wojciech Szczęsny o tym też mówił, że tak, wiadomo, taki młody zawodnik dostaje nagle 10-15 tysięcy, że też powinno być w jakiś sposób. Um, no, no włożone, żeby wiesz, o to, no, to na, na, tym, na ten temat debata w Anglii to jest rozkłukana od w ogóle paru lat, że, że powinny być ograniczone zarobki, ale na koniec jest jakiś taki wolny rynek na tym wszystkim i, i Real Madrid płaci jakiemuś jeszcze ja nastolatkowi, w Inicji sobie jakieś, jakieś chore pieniądze. No właśnie, więc to trochę jest też tam zwariowane. No, z tymi, z tymi no trudno wie? generalnie nie zwariować w przypadku piłkarza, no ja tak sobie myślę. No Często właśnie, to ale, są chłopacy, wiesz. Ale w jak w stanie... No ale pomyśl, że taki 14-latek, jak buduje sobie już, ma, ma, ma tych takich, gdzieś jest, y, idzie za wartościami, ma, 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 to, ma to ułożone, ma te obszary życia swoje, y, taki wie, czego chce, no i gdzieś tam tutaj pokory też się uczy, no to wiesz, no, w perspektywie dwóch, trzech lat, to naprawdę takiego piłkarza, czy człowieka można zbudować, że, że on wie, że to, no kurczę, po co co mam tam wchodzić, jak, jak, jak wiem, że to, to nie moje miejsce, nie? A, przychodzą do ciebie, to o to miałem zapytać, yy, doraźnie, w sensie, no, panie Marcinie, ja mam yy, taki problem, taki problem, taki problem. Czy masz takie stałe współpracę, że, że ktoś nie leczy, tylko zapobiega i, wiesz, spo, współpracuje z tobą? Parę miesięcy, parę lat? No z reguły to, gdzie, to gdzieś tam chce, chce, załatwić jakąś sprawę i myśli, że ja mam taką czarodziejską różdżkę i gdzieś tam dotknę, no to wiadomo, że też można pewną rzecz, yy, zniwelować, coś, 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 coś zrobić, no ale jednak się okazuje, że jak, głębiej porozmawiamy, no to wychodzi, że to z czegoś innego zupełnie wynika, nie? No i tam wtedy jest trochę więcej pracy. No ale to już jakby zależy od zawodnika, tak? Ale ja buduję coś na, w dłuższym okresie i to jest dla mnie ważne, żeby, żeby się poznać, żeby budować całość, nie? Czyli, jako, czyli, budowa, czyli najpierw budowanie człowieka, potem budowanie piłkarza, nie? I to chyba łączy obie twoje y, prace? No tak, w sumie tak. No, Jak plany na przyszły rok? no na przyszły rok na pewno jeżeli o fundację chodzi no to ta to, to, to akcja zwanem z no też nawiązaliśmy współpracę z taką fundacją Lovdens Help z Norwegii gdzie będziemy też robić wyjazdy częściej czyli, czyli myślę że już dwa razy w roku będziemy wyjeżdżać do Norwegii więc to jest takie fajne że już tam po tamtej stronie trochę mamy ułożone i no i te wyjazdy są ta natura dla, 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 dla moich chłopców i, i to przebywanie z Norwegia jest piękna to 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 cieszy to to będziemy pewnie kontynuować. Yy, no, co? I. i, i... To, to są takie takie ważne rzeczy, które chcemy robić. Nie? Ale już raz byliście w Norwegii, nie? W jakimś tak. wypasionym hotelu. Tak, akurat jeden ze znajomych, jego firma miała właśnie apartamenty w takim jednym z najpiękniejszych kurortów narciarskich w Norwegii, tam akurat mieszkaliśmy, no tak się ułożyło, tak? Ale też mamy w planach, żeby mieszkać w lesie po prostu gdzieś tam z harcerstwem, jakieś namioty, bo harcerstwo też w Norwegii jest roz, roz, dość rozwinięte I, i chcemy po prostu zrobić coś w lesie, też w takich siermiężnych warunkach. No. Uczyć tej męskości, tej zaradności, no bo wiadomo, że dzisiaj to też jest tak trochę ten telefon, trochę to takie, mało tej natury, a więcej takiej fikcji trochę i siedzenie w tych telefonach, w tym swoim świecie, zamykanie się. A powiedz, ja dobrze wyczytałem, że ty też pracowałeś jako właśnie trener mentalny z drużyną AmFootballu w Warszawie? Tak, tak, tak. No bo to są, kurcze herosi. No to niesamowite jest tak, jak, jak chłopaki tutaj... Powiedzmy, że, że futbol, to, to, to piłka nożna osób po amputacjach kończyn. Tak, dokładnie. No, no nie no, absolutnie no, pójście z tym, no to są, to są herosi i naprawdę tak jak oni biegają, ja, ja to nawet z chęcią myślałem nieraz, jak taki, mam takich nieraz nazwy, tak zawodnik maruda, tak, no, to przeszkadza tam, to przeszkadza, to z chęcią bym na taki trening za, zabierał Ale i zobaczą, co, i to konfrony... powiedział Michał Probierz, jak byłem na turnieju blind futbolu, To jest trochę co innego, czyli grają piłkarze niewidomi. Takiego gościa też będziemy tutaj w podcaście mieli, który nam, nam o tym opowie, jak brzmi boisko i co tam słychać. A Michał Probierz powiedział wtedy, że on był, bo to było w Krakowie, a on przyszedł z, ze stadionu Krakowi zaraz po treningu i, i był jakimś, nie wiem, czy ambasadorem tego turnieju. On go otwierał. E, I powiedział, że: No, ja najchętniej to na następny turniej wezmę całą swoją drużynę, żeby zobaczyli co to jest poświęcenie, co to je, znaczy mieć problem, bo ci chłopcy, ci chłopacy, ci, ci, ci faceci nie widzą, a oni narzekają na różne inne, w tym momencie, w skali porównania, bardzo błahe sprawy. No powiem ci, że my mieliśmy taką możliwość, ja do schroniska... Yy zaprosiłem właśnie na, na mecz Legię Am Football i chłopaki przyjechali. Tam do was? Do Tak, tak. Aha, do, do, to do można zobaczyć, u nas na Facebooku jest, są zdjęcia. Powiem tak, no to niesamowity mecz, dlatego że no oni wiadomo, ci chłopcy, no to narzekacze, tak, że to się stało dlatego, że, że, że ktoś tam, z, jakby na kogoś, że to w szkole coś było, że to kolega zrobił, że to nie ja brałem, że to nie co... No, Aha, czyli odpowiedź. że jest generalnie w tym poprawczaku przez przypadek. Przez trochę. przypadek. Absolutnie, tak. A tutaj nagle przyjeżdżają chłopaki, którzy nie mają jednej kończyny, ubierają się, jest Legia Warszawa, jest, jest, jest konkretny mecz, stają, jest gwizdek i zaczynamy spotkanie. Była absolutna cisza. Jak tak na treningach jesteśmy, czy jest, nagramy jakiś mecz ciągle, gdzieś jakiś problem, coś tam zim się dzieje i tak dalej, to tutaj była absolutna cisza. No bo oni zobaczyli, zobaczyli, naprzeciwko swojego rówieśnika, taki tak, faceta, który, kurczę, biega bez kończyny o kulach, no absolutnie super, tak, chcemy to robić, pokazywać właśnie to, taką, taką konfrontację, no bo nie jest tak źle, jakby ci się wydawało, kolego, no, zobacz, tutaj, nie, i hmm. to jest, to był strzał w dziesiątkę i to, za to dziękuję Legii Warszawa, a futbol Mateuszowi Szczepaniakowi za to, że właśnie mogliśmy to zrobić, więc jakby myślę, że będziemy to kontynuować. Jeszcze właśnie chciałem pytać, czy Tak, próbacie? tak, tak, absolutnie, to jest bardzo dobra rzecz. Chętnie jeszcze swoich zawodników niektórych tam <grym> bym zabrał, żeby, żeby zobaczyli, no bo znaczy, każdy z nas ma jakiś tam gdzieś pojawia się jakiś problem, jakieś, coś trzeba przejść, tak? Ale no, w takiej sytuacji można też zobaczyć, że łapać te pozytywne. Trochę zmienia perspektywę, nie? No, zmienia perspektywę, to prawda. Więc, więc ja. To jest super, żeby, żeby się gdzieś uruchamiać w jakimś wolontariacie, żeby gdzieś być, gdzieś być jakąś częścią czegoś. Tak, absolutnie, bezinteresownie, żeby pójść i, i zobaczyć coś, że. No ja mam ciężko, no ale co jest najlepsze, no jak ktoś ma, ktoś jest e, smutny to idź do tego drugiego, który też jest smutny i, i spróbuj go e, rozśmieszyć, coś mu, i w jakiś sposób pomóc i to daje siłę, absolutnie wszystkim, to nie jest zarezerwowane tylko, e, nie wiem, dla jakiejś tam rzeszy ludzi, czy, 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 czy dla mnie, czy dla kogoś, tylko dla wszystkich, tak, jak pomagamy, pomoc dla drugiego człowieka jest absolutnie taką, uważam dzisiaj e, ważną, ważną rzeczą w moim życiu i myślę w każdego, jeżeli zacznie pomagać to jego życie się będzie zmieniać. Pomagajmy. Pomagajmy. No, to, no to tyle. To Dziękuję bardzo, Marcin. Dzięki bardzo. No słyszymy się za tydzień.